Afrodyta, Wenus, czyli bogini miłości, piękna. Afrodyta, oczywiście u Greków, Wenus, u Rzymian, była w tej starożytności boginią miłości, pożądania, płodności, piękna oraz kwiatów. To w jaki sposób można powiedzieć, została stworzona, było kilka wersji. Albo wyłoniła się z piany morskiej w pobliżu Cypru. Albo była też córką Zeusa i Diuny, albo też y, dzięki temu, że niejako odcięto genitalia Uranosowi, te spadły do morza i z tego wyłaniła się Afrodyta. Czyli tych wersji, w jaki sposób ta Afrodyta została stworzona, było kilka i były dosyć ciekawe. Jako bogini miłości i pożądania, choć y, miała męża, był nim Hephaistos, to miała wielu kochanków. Z Aresem miała dzieci Deimosa, Phobosa, Harmonia, Erosa i Anterosa. Za co Hephaistos złapał ich w sieć i postawił na wyłowisko na Olimpie z Hefajstos Hephaistos żył sobie w spokoju w swoim wulkanie i nie zwracał na nią uwagi, a ta można powiedzieć szalała. To ona przekonała Parysa w sporze z Herą i Ateną obiecując mu Helenę trojańską za żonę. No, wynikiem tego była oczywiście wojna trojańska, gdzie Afrodyta wspierała Trojan. W Iliadzie Homera była zakochana w Anchizesie, z którym miała syna Eneasza, który się właśnie uratował przed upadkiem Troi. Jej ulubionym miejscem był Cypr, była też tam najbardziej czczona, dodatkowa była patronką kobiety lekkich obyczajów, a świątyna, świątynia jej w koryncie miała tak zwane, można powiedzieć, nierządnice świątynne, które swoje zarobki przeznaczały na świątynię. Bogini bardzo lubiana szczególnie przez kobiety, oczywiście w starożytnym Rzymie, i to tam właśnie. Afrodyta była przez nie najbardziej hołbiona. Nie lubiła krwawych ofiar. Wolała takie normalne, nie tak jak inni bogowie.